Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świetnym Słuchajcie, dzisiaj, w dzisiejszym filmie, takim bardziej w vlogu, dwie informacje dość ważne. Wiem, że znowu trochę konformacja pudelkowego świata Linuxa, ale naprawdę, te rzeczy, które dzisiaj mówiłem i o których powiedzmy mówiłem wczoraj i w szorcie też, są dla wielu ludzi, użytkowników domeny linux.pl i tak dalej dość ważne. Druga sprawa, posypało się właśnie Easy anti na Windowsa. <laughs> Dobra, nie śmieszkujemy. Zapraszam na miarę krótki film. Słuchajcie, jak widzicie, mam tutaj otwarty program pocztowy BetterBirds. Od razu mówię, reklamuję Betterberda zamiast ThunderBirda. Odpowiedź hosting.pl, znaczy odpowiedź linux.pl, powiem to tak. Przecie tam to całe, gdyby ktoś nie lubiał oglądać. Szanowny panie, działalność spółki AB.com, spółka zoopiera opiera się na dostarczaniu usług hostingowych i rejestracji domen. Wszystkie inne aktywności, tak jak wspomnieliśmy w poprzednim mailu, Podlegają określowym, szczegółowym weryfikacjom. Decyzje w obrębie rozbudowy lub wznowienia dostępnych dotyczy elementów witryny, takich jak blok czy forum, wymagają od nas dodatkowych analiz. Na ten moment nie możemy jedno, jednoznacznie potwierdzić, czy i w jakiej formie elementy takie jak blog lub forum wycofane ze strony linux.pl będą wznowione. Rozpatrujemy wiele możliwości, w tym scenariusze mocno związane z mediami społecznościowymi, gdzie również pan działa, YouTube, chyba oglądali jednak film, a które powoli, ale dość skutecznie przejmują rolę głównych kanałów komunikacji z użytkownikami, skupiając się wokół nich społeczności bardziej zaangażowane niż dzisiejsze fora internetowe. Dlatego zachęcamy do okresowej weryfikacji naszej strony i zgłaszania dodatkowych sugestii związanych z jej rozwojem, kwestia związane ze wsparciem kanału, świat Linuxa itd. To już jest informacja do mnie. E, tak jak mówię, ja już to wiem, więc spokoł wszystko jest ok. Fajnie. Kurczę, i taką informację wystarczyło pierwszy raz po prostu wysłać albo, albo rozesłać do ludzi na przykład, albo, nie wiem, umieścić na, na stronie hostingu, tak, na linux.pl, gdzie teraz tam jest hosting, tak. Wystarczyło napisać coś takiego w ramce wyskakującej, cokolwiek, żeby ludzie się nie denerwowali albo nie wiadomo co. I nic by się nie działo, naprawdę dzięki, dziękuję supportowi linux.pl za tą odpowiedź. I co jest najlepsze po tym moim wczorajszym filmie, te odpowiedzi idą praktycznie w parę godzin. Nie wiem, przypadek pewnie tak. W każdym razie dziękuję. Wszystko w temacie. Kolejna rzecz, hardware.pl, czarna seria Windows 11. Najgorzej mają gracze, ale nie tylko oni. E, słuchajcie, i z tego wynika parę rzeczy. Po pierwsze, Microsoft wydał dwie aktualizacje ostatnie, o których było dość głośno, które coś tam psuły. Ale się okazało, że ten dodatek nowy, najnowszy Windows 11 24H2, cudowny Windows 11 właśnie rozwalił kurde EAC. Proszę bardzo, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Microsoftu mm. <laughs> dotyczącymi stanu aktualizacji dwa, jedenaś, znaczy Windows 11 24H2 cierpi na dwa znane problemy, które dotykają graczy. Po pierwsze, usterka jest Alpha 8 bla bla bla. Drugi, bardziej krytyczny problem dotyczy użytkowników korzystających z Easy Anti-Cheat oprogramowania zabezpieczającego przed oszustami w grach. Osoby, które mają wersję tego programu wydaną przed kwietniem 2024 mogą nadgnąć błąd PSOT, który całkowicie uniemożliwia dalsze korzystanie z systemu i wymusza konieczność restartu bo on często wskazuje jego uszkodzenie pamięci RAM, jednak nie w tym przypadku. Ja pewnej rzeczy nie rozumiem. EasyAntiCheat teoretycznie powinien być jak, naj, jak najnowszej wersji. Oni tu mówią, że jeżeli ktoś ma wersję sprzed, uwaga, sprzed kwietnia, czyli sprzed dobrego pół roku, to będzie miał problem w Windowsie, w tym wersji Windows 11 24H2. No to ja myślałem, że ten Windows nowy wprowadza wszystko nowe, a tu jednak nie wszystko jest nowe wprowadzane. Więc mając teraz powiedzmy to, co mając, to sobie na Easy anti nie, którzy już nie pograją. No kurde, to możecie przejść na Linuxa, bo tu jest dość podobnie. No to możecie sobie przeczytać problematyczną historię aktualizacji i tak dalej, i tak dalej. O tym, że Windows, znaczy, że Microsoft prowadzi jakąś aktualizację, która uwaliła Dual Boota, już wakacje nie mówiłem, zapomniałem w ogóle to pominąłem, ale była też taka akcja, nie? No więc teraz jest wesoło. Do tego uwaga! Dochodzą problemy z podsystemem WSL Linux na komputera z procesorami AMD. Zakłócenia włączności Wi-Fi I to wszystko dzięki jednej pięknej aktualizacji. Ja mówią, że Linux jest niestabilny. Reaguj i wstrzymuje aktualizację. No... Y Możecie teraz po mnie jechać w komentarzach, nie ma problemu, tak, ja tutaj tylko czytam newsy z artyhardware.pl, a nie będę już mówił i tego jest, wystarczy. E, dobrze, ludzie, słuchajcie, dobrze ludzie, nie ściągam nawet słuchawek, już mi się nie chce, bo przykleiły mi się do głowy prawie. Mam nadzieję, że sprawa z linux.pl jest w miarę jasna, to znaczy, opcja, znaczy, sprawa jest taka, że... E, oni tego nie wykasowali, całkiem tylko ukryli, więc to jest, więc te posty, wszystkie i tak dalej, teoretycznie są. Przynajmniej ja tak wnioskuję. Wi wiadomo, że w tym mailu tego nie napisano wprost. Ale być może będzie opcja, że to przywrócą. Jeżeli chcecie, prawdopodobnie, jeżeli, znaczy prawdopodobnie, jeżeli chcecie, żeby to zostało ewentualnie przywrócone, to może napiszcie po prostu do, do linux.pl, bo tak nadal nie, teoretycznie się ta firma nazywa. Co prawda takie mówiłem, właściciel się zmienił, bo przejęła to chyba grupa NetArt Group, tak, która posiada, posiada również nazwę.pl czy coś takiego i po prostu napiszcie do nich albo, nie wiem, jakąś petycję użytkownicy tego forum byłego forum linux.pl. Ja nie mogę być przedstawicielem waszym, powiem to w ten sposób, dlatego że mnie na, tej, na tym forum bardzo, bardzo rzadko było. Nie znam ludzi, którzy tam siedzieli i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak jak mówiłem, były właściciel, pan Arek serwisu, serwisu całego linux.pl w temacie już nie siedzi, jego to nie interesuje, więc do niego nie ma sensu pisać tej sprawie, bo to nie jego temat, tak? Teraz, Wy jako społeczność skupiona wokół Linuxa, yy, kanału tego Linuxowego. No jest was trochę, bo prawie 17, nie prawie, tylko 17 tysięcy subskrypcji zaczął. Bardzo dziękuję, tak? Po prostu się jakoś nie wiem, zbierzcie, dogadajcie ewentualnie na, nas, nie wiem, na jakimś Discordzie, gdzie siedzicie. Albo na naszym Discordzie Świat Linuxa, gorąco zapraszam, link jest pod tym filmem albo w opisie kanału. Yy, i, I zróbcie jakąś petycję, cokolwiek, żeby po prostu odzyskać to. Forum, bo opcja jak najbardziej istnieje, tak, jak widać. Ja dziękuję ze swojej strony, tak jak mówię, firmie linux.pl. No tak będę mówił, bo się dalej nazywają linux.pl, tak? Za te odpowiedzi. Czekam do 18, zobaczymy, co się tam będzie działo. No, no i to wszystko de facto, tak? no, A ci, co mają Windowsa z problemy z AC. Zawsze możecie odpalić Linuxa bo część gier chodzi, to znaczy bez EAC. Chociaż bez EAC też wam gierki nie chodzą. No lipa, lipa. Trochę się czujecie jak my na Linuxie w tej chwili. No. Tylko, że was urządziła jedna korporacja, a nas urządzają deweloperzy gier o DAC. Bo taka jest prawda. Dobra, tyle. Yy, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że dzionek będzie troszeczkę milszy. Ja temat yy, de facto linux.pl można powiedzieć. Może, no tej dramy takiej troszeczkę tak, zamykam, po prostu ja je zostawiam po prostu jako support kanału, bo mam wszystko parę usług, u nich tam mam wyjaśnienie sprawy dało się dało się zrobić, szkoda, że w taki sposób po prostu, i co i dobra, ja się zabieram za newsy dla was, dzisiaj nie wyrobię, bo ja mam jeszcze kurde, tu jest godzina, jest druga a ja mam pisania newsów znaczy zmontowania tych newsów, to będzie z 7 godzin, jak nic, więc dzisiaj się raczej nie pojawią Chyba, że się cud zdarzy kolejny. Dobra, nie przeszkadzam. Miłego. Co dzisiaj mamy czwartku? Czwartku, papa pa, cześć.